Teraz następny etap historii medycyny to zainteresował się, ja zainteresowałem tą sprawą rosyjskiego autora, który znał te haptenę i napisał książkę. Ja do niego napisałem list bo mnie, i opisałem mu, jak hapteny mogą działać chorobotwórczo, człowiek na człowieka. I on mnie zaprosił do siebie, do Leningradu, był kierownikiem zakładu immunologii i mikrobiologii w Leningradzie dawnym. I ja tam pojechałem, on od progu powiedział mi, że jego to bardzo zainteresowała ta hipoteza. Mówi, więc ja mu opowiedziałem to, co obserwacje i to, co z profesorem Marcinkowskim już zaczęliśmy badać. I on powiedział, słuchaj Jerzy, ty jesteś co? Inżynier, tobie nikt tego nie opublikuje. A to jest naukowe odkrycie o wielkim znaczeniu. Zrobimy to razem, bo ja mam przetartą ścieżkę do wydawcy. I myśmy to zrobili takie, ja po polsku zrobiłem. On to przez swoją głowę przepuścił, wystukał na maszynie cyrulicą po rosyjsku. I to się ukazało w piśmie popularno-naukowym Chemia i Żyć, wydawanym przez Akademię Nauk Związku Radzieckiego w potężnym nakładzie 350 tysięcy egzemplarzy. I to doszło do ludzi zwykłych, zjadaczy chleba, a tytuł publikacji Na silną miłu nie budziesz. To jest w tłumaczeniu rosyjskie porzekadło. Przemocą kochany nie będziesz, albo do miłości nie można zmusić. Tu jest pierwsza strona, okładka tego pisma, gdzie to się ukazało, a tu jest, z lewej strony jest pierwsza strona tej publikacji. Dwa ciała, dwoje kochankowie, złączeni w tym miłosnym uścisku, ale noc, księżyc i jakieś druty kolczaste przeszkadzają im połączyć się. Ta publikacja miała kilka stron, cztery strony i tam opisaliśmy przemiany chemiczne we krwi człowieka, który wdycha obce hapteny. I opisaliśmy, jak powstaje stwardnienie rozsiane, że to może być przyczyną niepowodzeń w życiu rodzinnym, także wielu zjawisk patologii społecznej, epilepsji. Później Siergiej Rumiancew otrzymał z redakcji po wydrukowaniu list, żeby kontynuować temat. A tam w Rosji waliła się komunizm, ustrój. Jego Instytut Naukowo-Badawczy Surowic i Szczepionek nie miał żadnych pieniędzy. On od 3 miesięcy nie dostawał wypłaty. Więc siadł samolot, przyleciał do mnie, mówi, Jerzy, słuchaj, trzeba to opublikować na Zachodzie, w piśmie naukowym, renomowanym, w angielskim, bo wytypował pismo Medical Hypothesis. Myśmy to opis publikowali w roku 1995. Chorobotwórcze działanie ludzkiego chemicznego biopola. I tu jest pierwsza strona tej publikacji mojej. I sobie przerwę panu na chwileczkę. I tak. Jaki był oddźwięk środowiska medycznego na pana odkrycie i na tą publikację? W Rosji był ogromny rozdźwięk, bo redakcja otrzymała ogromną ilość listów i czytelnicy potwierdzali, że to jest prawda. Natomiast to do Polski nie doszło. No bo u nas były też niepokoje społeczne. A tam w Rosji bieda też, wali się ustrój. Więc 95 u nas już było po przemianach październikowych, tak, doszli do ładu. I tam tą publikacją w angielską zainteresował się laureat Nagrody Nobla, profesor Joshua Lederberg, z New Yorku i zaprosił Siergieja Rumiancewa z żoną do siebie. I Siergiej pojechał tam, wygłosił kilka wykładów na uniwersytetach i wrócił do Rosji po 3 miesiącach, spakował manatki, bo przeszedł na emeryturę. No, jak już nie chcieli mu płacić, ale już miał, co miał, emeryturę pełną, więc jak już nie, tutaj brakuje pieniędzy, no to zwolnił się z pracy i jest teraz w Nowym Jorku.
Amerykaninem. Mam z nim kontakty, dobre kontakty. On mi wiele rad udziela takich. Teraz to jest ta publikacja, opisaliśmy, jak powstają choroby autoimmunologiczne, między innymi stwardnienie rozsiane. Jak... Ja tutaj też jeszcze na chwileczkę się zatrzymam, bo na temat stwardnienia rozsianego był niedawno robiony program w naszej telewizji, wywiad z panem Wiercińskim, który odkrył jakieś takie niekonwencjonalne może metody leczenia stwardnienia rozsianego, czyli zasadę, jakie trzeba stosować, żeby choroba ta się nie dość zatrzymała, to jeszcze cofała. Co oczywiście w świetle medycyny... Jest herezją, tak. Ja znam pana Ryszarda Wiercińskiego bardzo dobrze, to znaczy przez internet. Kontakty mam częste z nim i mnie to bardzo zainteresowało. To jego, bo jemu zrobili zabieg udrożnienia żył. A wcześniej leczyli go interferonami. Tak. I te interferony zniszczyły mu zdrowie. I zniszczyły go finansowo. Bo on za to płacił. I to ciężkie pieniądze. Więc jak mu zniszczyły zdrowie, one mają takie on podpisał zgodę na to leczenie. Więc miał wielkie pretensje do tych lekarzy. To niemieccy lekarze mu podawali. On za to płacił. Więc... Żeby go uspokoić, to podali mu fingolimod za darmo. Ten fingolimod po 6 dawkach zniszczył mu zdrowie jeszcze bardziej, także go doprowadził do stanu beznadziejnego. Więc on powiedział, że się zemści na tych wszystkich neurologach, którzy leczą ludzi, nie znają przyczyny choroby. I on jako pierwszy w Polsce poddał się zabiegu udrożnienia żył. I ten zabieg dał fantastyczne rezultaty, ale drugi zabieg zniszczył mu zdrowie. Dlatego, że te zabiegi to są nowością. Jeszcze popełniają błędy. No dobrze, a proszę powiedzieć teraz, jak się ma zabieg udrażniania żył, czyli de facto większe dotlenienie mózgu. Tak. Do haptenów. Czyli hapteny są, powiedzmy, powodem powstania stwardnienia rozsianego, a proszę wytłumaczyć, jaka jest tutaj zależność? Pan Ryszard Wierciński mówi, że leczenie stwardnienia rozsianego polega na udrożnieniu żył szyjnych, które odprowadzają krew z mózgu. Tak. Natomiast dlaczego te żyły się zwężają? Dlaczego one się deformują? To już jest moja teoria. Tak, proszę. Także ja nie wtrącam się do tego, co i popieram to, co robi pan Wierciński. Jest dwiema rękami, popieram go, ale natomiast dlaczego się żyły zwężają, deformują, to będzie następny etap i ja czekam na to, żeby to wskoczyć. Dobrze. On robi dobrą robotę, zwalcza argumenty neurologów, którzy podają strasznie drogie leki, robią to tylko po to, żeby kasę wyciągnąć od ludzi w sprytny sposób. Więc oni są strasznie bogaci i nie przebierają w środkach, aby z biednego człowieka chorego wyciągnąć pieniądze i podać mu truciznę. Więc ja popieram obiema rękami działalność pana Wiercińskiego, dlatego że te zabiegi w tej chwili się rozwijają, coraz nowsze sposoby udrażniania, ale ja mówię dalej o tych haptenach, które powodują zatykanie przepływu krwi w naczyniach włosowatych. Druga publikacja o chorobach ukazała się w Medical Hypothesis. Ja jestem samodzielnym autorem. Więc jak to pokazałem profesorom, którzy są medykami, jakżeś ty to zrobił? Przecież ty nie jesteś medykiem, a to jest pismo naukowe, medyczne. Na 18 miejscu w świecie pod względem ważności pism naukowych. I mi się to udało, dlatego że wcześniej z profesorem Rumiancewem jako współautor publikowałem, a teraz widać, redakcja miała do mnie zaufanie, opublikowała. Tutaj opublikowałem, jak można spowodować nagłą śmierć
zdrowych osób, to co się zdarzyło przed wiekami z Sarą, która zabiła 7 mężów, spowodowała śmierć, rzekomo demon to spowodował tę śmierć. Ale jest taka śmierć łóżeczkowa. Dziecko, gdy ma 3 do 5 miesięcy, może umrzeć od zapachu opiekuna, który go bierze na ręce. Dlaczego? To tu są wyjaśnione w tej publikacji angielskiej. Trzecia publikacja o chorobach haptenowych to ukazała się też w Medical Hypothesis, bo profesor Marcinkowski zobaczył, że ja opublikowałem, ja nie mam wykształcenia medycznego, a on przecież bardzo mi pomagał, więc opublikował to o możliwości profilaktyki stwardnienia rozsianego, bo myśmy razem kontynuowali ten temat. I profesor Marcinkowski więcej prac opublikował, około 25 prac o toksycznym działaniu ludzi za pomocą haptenów. No tutaj ich nie podaję, ale na mojej stronie internetowej na końcu są wymienione wszystkie publikacje profesora Marcinkowskiego. On w ciągu życia ponad 800 prac naukowych opublikował, ale 25 o toksycznym działaniu. Teraz ta tajemnica stwardnienia rozsianego. Ja jeździłem na konferencje naukowe neurologów, tych, którzy leczą stwardnienie rozsiane. Byłem na wielu takich konferencjach naukowych w Polsce i za granicą, między innymi w Brukseli, w Paryżu, w Göteborgu, w Berlinie i w Pradze. No tam po prostu wcześniej zgłasza się chęć wystąpienia z wykładem i skrót się wysyła. No i wszędzie mnie odwalali, że niestety, ale ten temat jest heretycki, więc ja jechałem na tą konferencję, ale mogłem sobie wystawić na ulicy moje plakaty. Na mojej stronie są internetowej, tam jak na ulicy wystawiałem, bo mi zabraniali, a ja płaciłem za wstęp ciężkie pieniądze, to w euro się płaci, 450 do 700 euro za wstęp na taką konferencję i nie pozwalają. Czyli mimo to, że pan publikował w jakichś poważnych periodykach naukowych, nie był pan dopuszczany do... Nie dopuszczali mnie, dlatego, że po prostu na te haptenie nikt nie zwraca uwagi, a poza tym ja im psuję interes. Gdybym ja tym neurologom powiedział, jak powstaje stwardnienie rozsiane, to oni by przestali leczyć ludzi, bo oni są niekompetentni. Oni sami mówią, my leczymy lekami, podajemy leki strasznie drogie. Tutaj we Wrocławiu mieszka jeden chory na stwardnienie rozsiane, sportowiec, który miesięcznie wydaje 15 tysięcy złotych miesięcznie i te na leki, a te leki go doprowadziły do nowotworów, bo one mają takie właściwości, że niszczą układ odpornościowy i pojawia się nowotwór. Teraz ten człowiek z Wrocławia, sportowiec, prosi ludzi o to, żeby zrzucili mu pieniądze na leczenie nowotworu. 80 tysięcy potrzebuje, bo w Berlinie będą go leczyć. Więc to jest coś, jakieś wielkie nieporozumienie. Najpierw doprowadzają lekami neurolodzy, lecząc stwardnienie rozsiane, doprowadzają do nowotworów, a teraz będą leczyć nowotwór za 80 tysięcy złotych. No ten człowiek po prostu jest ofiarą braku wiedzy, i bo neurolodzy nie znają. To mówią, jest ignorancja. Ignorancja. Oni mają ciężkie pieniądze, dlatego że mają chorych. A jeśli chorzy się dowiedzą, a mam dużo takich przypadków, że mówiłem, co jest przyczyną i człowiek... Dlatego będziemy popularyzować ten temat. Okej. Okay. Rozpuszczone w wodzie hapteny tutaj są wydalane do powietrza, to malutkie, niewidoczne cząsteczki. One przenikają drogą ziewną do krwi tej biorcy tych haptenów. Ten biorca, ta kobieta tam także wydala swoje, ale dla uproszczenia ten rysunek jest taki, że tylko jeden jest wydalacz haptenów, a drugi biorca haptenów.
I tutaj są te przemiany chemiczne. Obce hapteny mogą przyczepić się do odpornościowego przeciwciała, zmienić te przeciwciało i te przeciwciało atakuje własne tkanki i niszczy je od środka. I ktoś zaczyna chorować. Śmierć może nastąpić nawet, są takie przypadki, 15 minut wystarczy omdlenie już, a potem jakbym zrobił mu sztuczne oddychanie metodą usta-usta, dobije go. I jak idzie na sekcję zwłok, no to śmierć nagła z powodu niewydolności układu krążenia, a na te hapteny nikt nie zwraca uwagi. Tylko profesor Marcinkowski zwracał uwagę. Teraz te obce hapteny powodują wszystkie choroby autoimmunologiczne. Jest ich ponad 150. Teraz hapten i przeciwciało równa się autoprzeciwciało. Może stwardnienie rozsiane powodują dwa czynniki. Czynnik środowiskowy, to są obce hapteny we krwi. Na przykład jeśli ja jestem, pan jest w moim środowisku, to pana zapach przedostaje się do mojej krwi, jeśli jesteśmy blisko. I drugi czynnik genetyczny to przeciwciała, ale odpornościowe. Ten rozmiary tu są. Atom ma rozmiar 0,1 nanometra. Tak. A hapten jest mniejszy niż 2 nanometry. To jest raptem 100 atomów w cząsteczce. Dlatego tak trudno go było wykryć. Przeciwciało to ma 22 tysiące atomów i ono ma rozmiar 15 nanometrów, bo to jest, ma kształt litery Y. Więc rozpiętość ramion tej litery Y to jest 15 nanometrów. Wirus HIV ma 125 nanometrów średnicy. Wirus ospy 250 nanometrów, także możemy sobie tu porównywać na przykład 2 nanometry do 250. Wirusa widać, ale haptenu nie widać pod mikroskopem. Teraz erytrocyt ma rozmiar 7500 nanometrów. To jest krwinka czerwona, jest strasznie duża w porównaniu do tego haptenu. To jest taki maluch, no ale potrafimy go wykrywać. Więc o tym, jak powstają te autoprzeciwciało, to wiedzą hematolodzy. I opisane jest, jak hapten plus autoprzeciwciało, plus przeciwciało, hapten łączy się z przeciwciałem i powstaje autoprzeciwciało. Ale ci neurolodzy mówią, że przyczyna nieznana, nie wiadomo jak, dlaczego u człowieka pojawiają się te przeciwciała, autoprzeciwciała, które niszczą własny organizm. A ja mówię, proszę bardzo, hapten plus przeciwciało odpornościowe to jest autoprzeciwciało. I to jest znane, jak powstają autoprzeciwciało, a oni mówią, że jest nieznane. No przecież to jest ciemnota, zacofanie od... Wie pan, mi się dokładnie przypomina ta historia z bodajże XVIII wieku, kiedy odkryto bakterie, tak? Oho. I wpływ bakterii na zdrowie człowieka, prawda? Wtedy również wszyscy lekarze mówili, że coś takiego nie istnieje, niemożliwe. Że bakterie... Że bakterii nie ma. Także jeżeli chodzi o średniowiecze i o zabobony, to wydaje mi się, że tutaj jednak strona medyczna jest głęboko zakrywana. Przyczyna stwardnienia rozsianego. Więc to jest, przyczyną jest zatykanie przepływu krwi w naczyniach włosowatych mózgu. Jeśli ja pooddycham zapachem jakiejś obcej osoby, która jest blisko mnie długo, to w mojej krwi te obce hapteny mogą powodować, przylepiać się do moich erytrocytów, a potem moje odpornościowe przeciwciała zlepiają te erytrocyty i taki zlep jest trzech erytrocytów potrafi zatkać naczynie włosowate, bo erytrocyty płyną przez rureczki włosowate i ocierają o ścianki. Bo erytrocyt jest większy od średnicy rureczki naczynka włosowatego. A dwa zlepione ze sobą erytrocyty jeszcze przepłyną, ale trzy już nie przepłyną, zatkają. No i z tego powodu następuje niedokrwienie komórek mózgowych.
To opisałem w mojej książce. Ta książka jest... Tutaj wydałem własnym suknem, tam 180 takich książek. One mają numer ISBN, są zarejestrowane w Bibliotece Narodowej, są także we Wrocławiu, w Bibliotece Uniwersyteckiej. Zadbałem o to, żeby były we wszystkich bibliotekach uniwersyteckich. No ale to 180 egzemplarzy, trzeba zrobić, nagłośnić to, że to coś takiego jest, a to już jest w 1998 roku wydrukowane. Więc ja sobie mogę już 14 lat to mówię. A to nie dociera do naukowców czy do lekarzy. Individuality od angielskiego z angielskim i SID, SD z indeksem A. Antygeny w wydzielinach właśnie są haptenami. To się później dopiero okazało. Tutaj jest opis dwóch badaczy, właściwie to są Polacy, ale w Ameryce odkryli sposób wykrywania antygenów Lewis w wydzielinach. Myśleli, że to będzie miało zastosowanie ogromne, opatentowali ten sposób, ale nie znalazła ta wiedza zastosowania praktycznego, więc ten patent wygasł, a okazuje się, że te antygeny w wydzielinach mają kapitalne znaczenie dla każdego człowieka. A na to nie zwracali uwagi. Więc krótko o haptenach. Hapten A jest zbudowany ze 130 atomów, hapten B 125 atomów, hapten H ze 101 atomów i tak dalej. Rozmiar haptenów to jest mniejsze niż 2 nanometry. Teraz tutaj są wzory chemiczne. Ja to z książek naukowych powyciągałem, te wzory chemiczne. Tych haptenów, jak tam... Ja rozumiem, że każdy hapten to jest osobny związek chemiczny. Tak. Tak. Na przykład hapten A to jest związek chemiczny, kilka cukrów ze sobą połączony, w specyficzny sposób. Hapten B troszeczkę inaczej, te same cukry. Hapten H jeszcze inaczej, więc tam tych cukrów nie jest niewiele. Więc znana jest budowa chemiczna, opisana. I nikt nie zwracał na nich uwagi, dopiero ja zacząłem zwracać. Co się okazuje? Te hapteny tutaj w tym kółeczku, to są, jakby można było oglądać pod mikroskopem, ale one są tak małe, że niewidoczne pod mikroskopem optycznym. Tu są tylko schemat taki. Więc one nawet w mikroskopie elektronowym są malutkie takie na granicy rozdzielczości tego mikroskopu elektronowego. Te hapteny wykrywa się w inny sposób. Ja potrafię to wykrywać. I obok są przeciwciała odpornościowe. Jeśli obce hapteny znajdą się we krwi, to może się zdarzyć, że one mogą się przyczepiać do białek, do błon komórkowych w organizmie i jeśli są przeciwciała, to połączą się z tymi przeciwciałami. I wtedy takie przeciwciało zmienione za pomocą tego haptena atakuje własny organizm. I z tego powodu może być 150 chorób autoimmunologicznych. Szukają przyczyn, a nie wiedzą. Teraz historia medycyny. Karol Landsteiner zainteresował się tymi haptenami w wydzielinach i badał je do końca życia. Zmarł podczas badań tych haptenów z probówką w ręku. Więc on dostał ataku serca podczas badań i po dwóch dniach dopiero zmarł. Rok 1945 opublikowali książkę Karola Landsteinera, już po jego śmierci, o haptenach. Ja tą książkę mam tutaj. To jest ta książka. Więc ja ją przeryłem. Dla mnie to była strasznie ciekawa książka. Teraz następny etap historii medycyny, to zainteresował się, ja zainteresowałem tą sprawą rosyjskiego autora, który znał te hapteny i napisał książkę. Ja do niego napisałem list i opisałem mu, jak hapteny mogą działać chorobotwórczo, człowiek na człowieka. I on mnie zaprosił do siebie, do Leningradu, był kierownikiem zakładu immunologii i mikrobiologii.